Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Dzisiaj, wiecie co, mam dzień, w którym źle się czuję, w sensie wydaje mi się, że jestem strasznie brzydka. Nie wiem, czy macie też takie dni, że nieważne co byście robili, to i tak wam się nie podoba. Więc miałam dzisiaj, tak zaczęłam dzisiejszy dzień, że mi się nie podobał makijaż. Włosy mi się jakoś tak, chociaż teraz już może tak, one są jak świeże je zrobię, że tak powiem. To są takie, i czasami jak już trochę tak pochodzę, to już wyglądają lepiej, więc są ok. Ale specjalnie umyłam je rano, żeby być ładna i świeża do filmiku. Jakoś tak, co bym z nim nie robiła, to mi się podobało. Więc miałam taki dzień, znaczy mam taki dzień, ale w taki dzień zawsze co? Zakładam coś, co bardzo lubię i zwykle kończę w tym t-shircie. Nie wiem, czy macie też ulubiony, wygodny ciuch w domu. Ten t-shirt ma milion lat, dziewczyny. Uwielbiam go. Vampire Baseball League. To jest koszulka z Zmierzchu w ogóle. Z jakiegoś tam oficjalnego sklepu. Kupiłam ją w liceum. W liceum, czyli ona ma milion już lat, jest sprawny ten kolor, ale ją tak kocham, znaczy ten t-shirt tak kocham, że chodzę w nim zawsze, jak mam jakiś taki gorszy dzień, to od razu się czuję lepiej, nie wiem dlaczego, ale uwielbiam, uwielbiam ten t-shirt. Na plecach ma jeszcze napisane Alice, numer 02, więc te, pewnie z pierwszej części, jak oni grali w baseball, w sumie nawet nie wiem, czy Alice wtedy miała numer 2, ale nie wiem, uwielbiam po prostu ten t-shirt, więc od razu mam dzień trochę lepszy, a w sumie musiałam dzisiaj nakręcić vloga, ponieważ szykują się małe zmiany, chciałam wam je pokazać, będziemy składać jakieś meble, bo tak jest, jak nie szukacie, to znajdujecie. I tak, zawsze jest. Wiecie co? Po pierwsze, pojechaliśmy szukać poduszek na sofę. Na dole tą sofę, którą zmieniliśmy. Ja przy edycji zawsze się łapię na tym, że mówię do was tak, jakby wszyscy wiedzieli, o co chodzi. Bo zakładam tylko, że oglądają mnie stali widzowie, więc nikt jeszcze nie narzekał, więc rozumiem, że właśnie mam tu stałych widzów, którzy właśnie wiedzą, co się dzieje u nas. Więc jak mówię tak, jakbym już wam coś mówiła, to wiecie dlaczego, więc ja zakładam, że się orientujecie w temacie, więc przepraszam, jeżeli jesteś nowy. Więc szukaliśmy poduszek na sofę. Adam się uparł, że przed urodzinami Liama chce mieć już nowe poduszki, ponieważ będziemy robić urodziny w tym roku w domu znowu, tak jak jego pierwsze. I tam pokażę wam jeszcze tak na wypadek przed, jak to teraz wygląda, bo mamy te poduszki, które były wcześniej tutaj, jak to łóżko było w tym pokoju właśnie mojego syna. I każda jest oczywiście w innym kolorze, z innej parafii. I chcieliśmy kupić w jednym kolorze duże poduchy, żeby było wygodnie przede wszystkim siedzieć, ponieważ wiecie, tam jest decha z tyłu, więc jak to się oprze i obije o nią, to będzie mało przyjemne. Więc szukaliśmy dużych poduszek i wiecie co, tylko za tym tak naprawdę jeździliśmy. Byliśmy w B&M-ie, bo tak jak patrzyłam fajne w Ikei, ale to strasznie drogo wychodzi, bo sama poszewka potrafi kosztować tu 8-12 funtów, a jeszcze wypełnienie. A to były wszystkie te małe poduszki, ja chciałam taką wyższą poduchę. I stwierdziliśmy, że będziemy jeździć po B&M i The Ranch. Znaczy ten mamy tylko jeden, ale mamy w sumie trzy B&M-y tak w okolicy, ponieważ tam jest masa poduch do wyboru i są naprawdę w dobrej cenie i dobre jakościowo, bo ta moja ulubiona poducha, ta biała z wieżą Eiffla, zobaczycie zaraz, to właśnie ona jest B&M-u i ona jest cudowna, taka gruba, taka porządna, wiecie. No i no, rozgadałam się, ale wiecie co, znaleźliśmy w jednym B&M-ie takie całe szare, bo wiecie, mam będziemy dodatki szare są, łóżko jest białe, a koc na łóżku jest taki jasno-beżowy. No i myślałam, że będą szare najlepsze. I znaleźliśmy fajne, były tylko trzy w sklepie, bo były też na przecenie. Żadne inne mi się podobało, takie szerokie pasy, no i jeździliśmy po... Pojechaliśmy do drugiego B&M-u, zobaczę, czy nie mają też tych poduszek, nie mieli ani jednej. I Adam stwierdził, że pojedziemy jeszcze do jednego, który jest troszeczkę dalej, ale no też nie tak daleko od nas. I też nie było ani jednej, ale znaleźliśmy znowu inne, które nam się bardziej spodobały i były cztery, znaczy było dużo więcej, ale myśmy chcieli kupić cztery, bo stwierdziłam, że tak będzie najlepiej na sofie, to wam powiem zaraz dlaczego. I poduchy, nagadałam się, poduchy wyglądają tak, wiecie, jaka jest gigantyczna ta poducha w ogóle.
No, więc o to mi chodziło i jak ją zobaczyłam, stwierdziłam, że jest idealna, ponieważ ma różne odcienie szarości i ma jasne beże, a ten kot jest beżowy, wiecie, tam mam podłogę drewnianą, więc myślę, że to będzie po prostu idealnie pasować, z wszystkim, wiecie, się komponować, bo te szarości też będą różne tam i obraz tam jest i będzie jeszcze jakiś dywan, podejrzewam, też ciemniejszy, więc bardzo, bardzo się cieszę, więc w B&M-ie dorwałam te poduchy. Jak tam byliśmy, to oczywiście, ponieważ nie szukałam, to znalazłam taki zegar, jakbym chciała, mówiłam wam, że chciałam tam zawiesić zegar, oczywiście marmurkowy, już ostatnio mówiłam do męża, mówię, zdajesz sobie sprawę, że u nas w domu będzie dużo rzeczy marmurkowych, no wiem, powiedział, że się nie będzie wtrącał, nie będzie ich za dużo, obiecuję, że to nie będzie, wiecie, obrzygane wszystko marmurkiem w tym domu, ale bardzo chciałam zegar marmurkowy, znaczy z, wiecie, to tło marmurkowe, i żeby był biały, żeby się komponował z tą sofą. I znalazłam w B&M-ie właśnie idealny i do tego ma cyfry, bo kiedyś widziałam jeden fajny, ale nie miał nic, a ja bym chciała, żeby jednak cyfry miał, bo mimo że znam się na zegarku, to myślę, że są wkurzające takie zegary, bo trzeba się, wiecie, chwilę zastanowić i taki mi się podobał, bardzo, bardzo mi się podobał, więc w ogóle jestem bardzo szczęśliwa, że go znam. Ja mówię, Boże, taki właśnie chcę, Adam mówi, to bierz, bierz, jak taki, to później nie będzie, jak będę już szukać, to nie będzie. Więc zegar mamy, to wam... teraz wrzucę wam przebitkę, jak to wygląda na dole i zaraz wam pokażę, co jeszcze będziemy dzisiaj składać. Czyli tak to wygląda przed zmianami. Mamy dużo kolorowych poduszek, ale właśnie myślałam, jakby udało mi się kupić 4 duże, to było idealnie, ponieważ moim zdaniem ta sofa jest idealna na 4 dorosłe osoby, żeby było wygodnie siedzieć. To wtedy każdy miałby takie jakby swoje oparcie, więc takie było moje założenie. No i zegarek pójdzie zamiast tej ramki, więc zaczynamy zmiany. I tak to teraz wygląda, ale mi się podoba strasznie, super, ten zegar pasuje, wiecie, do obrazu i te poduchy, rewelacja, bardzo, bardzo się uda. Są bardzo grube, więc wydaje mi się, że będzie super wygodnie, wiecie, teraz to siedzieć. Nie wiem, czy tą poduszkę tu zostawić tak ozdoby troszeczkę, czy będzie przeszkadzać, dajcie znać, co myślicie, ale póki co mi się podoba, ale może ona wyleci stąd, jak będzie po prostu, wiecie, niepotrzebna tak naprawdę. Więc sofa super, zegar super, obraz super, krzesło super. Jeszcze tylko, wiadomo, tutaj trzeba wymienić stolik i dywanik, ale to trochę później. No i tak to się właśnie prezentuje, więc mam nadzieję, że wam się też podoba, ale jestem bardzo, bardzo zadowolona, więc bardzo fajnie to będzie wyglądać właśnie na Ali. Ja mam już rodzinę, jak będzie, to już będzie tak miało to sens, a nie każda poduszka po prostu w innym kolorze. No i jak już mówiłam, jak się nie szuka, to się znajduje. Mówiłam wam tutaj o Liama pokoju, że chciałabym tą kolorową półeczkę wymienić na białą. I myślałam o takich, to są takie standardowe jakby kwadraty, wiecie, półki takie kwadratowe z Ikei. I chciałam dwa rzędy takie, czyli takie 4 kwadraty. Nie chcę jakiejś dużej półki, na razie po prostu głównie chodzi mi o też o książki, on dużo lubi przeglądać książek i to się mi po prostu te książki tu nie mieszczą. Chciałam coś, żebym mogła pokładać, wiecie, książeczki, te jego zabawki. No i myślałam właśnie dokupić takie dwa kosze na te dolne półki. Coś takie jak tutaj, tylko wiecie, takie duże kosze, żeby powkładać takie luźne zabawki, jakieś samochodziki, te klocki tutaj są. I jak sprawdzałam to w Ikei, ten taki zestaw, znaczy zestaw, te półki kosztowałyby 40 funtów, plus te kosze musiałabym znaleźć. A jak byśmy właśnie w B&M-ie, w tym pierwszym, jak zobaczyłam tą półkę, stwierdziłam, że to jest to, co bym chciała. I ta półka prezentuje się tak... To naprawdę czasami można znaleźć fajne meble, właśnie mam taką szafkę w sypialni też, takimi serduszkami na szufladach, które super jest, do tej pory ją używam. I super, bo ma właśnie dwie półeczki i tutaj ma, już te kosze są zawarte. Jest odrobinę mniejsza niż ta, co była z Ikei, ale bardzo mi się podoba. Można tu oczywiście na górę coś położyć, dwie półeczki, i kosztowała 19,99, więc no jak za darmo, więc musieliśmy ją wziąć.
Zwłaszcza, bo ostatnio, więc mówiłam, to jest znak. Więc dzisiaj będziemy składać tą szafkę. Akurat mój mąż ma wolne, więc idealnie. A do tego dzisiaj rano przyszło Liama łóżko. Miało przyjść za 2 dni, ale się pospieszyli. Więc stwierdziliśmy, że złożymy dzisiaj, ponieważ no, skoro Adam jest w domu, to na spokojnie będziemy mogli to złożyć, bo na pewno to trochę zajmie nam czasu. Niestety nie ma jeszcze pościeli. Zamówiłam też pościel z poszewką. Powinna przyjść pojutrze, no wszystko miało przyjść pojutrze, myślałam, że wszystko razem przyjdzie, to byłoby super, no ale że pościeli jeszcze nie ma, to po prostu użyjemy tej pościeli, którą ma teraz w łóżeczku. Kupiliśmy mu 6 ścieradło, bo kupiłam taki zestaw pościel z poszewkami od razu, z myszką Miki, ale nie było tam oczywiście prześladu, więc prześladu już kupiliśmy, tylko właśnie nie ma tej pościeli na razie, więc to wam kiedy indziej pokażę, jak przyjdzie, bo przepiękną znalazłam, przepiękną, cudowną i tylko jedną ostatnią znalazłam na Amazonie, w ogóle nigdzie, już wszędzie były wyprzedane, a tak mi się strasznie ta spodobała, więc udało mi się ostatnią kupić i na pewno dokupimy jeszcze pościel, ale chciałam z psim patrolem, widziałam fajne w Argosie. No, ale teraz bierzemy się już za składanie mebli. Bardzo się cieszę, bo na raz złożymy wszystko. Będzie miał taki fajny tutaj pokój. Patrzyłam za półeczkami, jak mam w B&M-ie, bo chciałam tutaj taką małą półeczkę, ale niestety nie mieli takich zwykłych. To były takie jakieś takie rzeźbione, to nie dla chłopca. I mam problem również ze znalezieniem lampy z psim patrolem. Myślałam o psim patrolu. Może je kupię jakąś w końcu zwykłą. No, ale w sklepach nie mieli, tam gdzie byliśmy właśnie w The Ranch i to pokazywałam na Instastory, byliśmy w The Ranch. Boże, jakie są cudne rzeczy w ogóle. Wszystkie marmurkowe, różowe i z brokacikiem, wszystkim chciała. Ale no, wiecie, mam męża, więc nie mogę mieć brokaciku wszędzie. Dobra, moja mamunia do mnie pisze, więc kończę i bierzemy się za składanie mebli. Teraz pozbywamy się tej szafki i wsadzamy nową. Szafeczka tak się prezentuje, super, bardzo mi się podoba. I teraz trzeba wypełnić ją zabawkami tego pana. Na obiad dzisiaj pichce leczo. Mam nadzieję, że wiecie dobre. Ostatnio wiecie co zrobiłam? Pierwszy raz w życiu gulasz. Nie wiem, czy uwierzycie, że jeszcze ktoś nigdy nie robił w życiu guloszu, ale ja nie robiłam. Zrobiłam i wyszedł przepyszny. Więc mam, że leczo dzisiaj też będzie dobry. Leczo wyszło bardzo fajne. Dałam tutaj paprykę czerwoną, zieloną, cukinię, cebulę i pomidory. Całą puszkę pomidorów w puszce.
całą puszkę pomidorów w puszce, tak, dobrze mówię. I pomidora zwykłego jeszcze, dużo, dużo przypraw, no i biorę się za jedzenie, bo jestem strasznie głodna. Teraz bierzemy się za łóżko. Tak się prezentuje łóżko, wygląda super, bo wygląda jakby mini wersja troszkę naszego łóżka, bardzo, bardzo mi się podoba. Postanowiłam przesunąć w tą stronę, a nie w tą, ponieważ to jest taka kostka od internetu i byłoby ją strasznie widać. A teraz wydaje mi się, że ma tak więcej miejsca, teraz ma kuchnię tutaj, wiecie, jakby wstał, potrzebował sobie zrobić kawkę. No i ta szafeczka tam, super, basen tutaj jest, więc bardzo, bardzo mi się podoba. W, well done! Ja się z Wami będę żegnać, jestem wykończona. Zawsze takie składanie mebli, to przekładanie, sprzątanie, to mi tak zawsze wykańcza. No więc na dzisiaj już będziemy się z Wami żegnać. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Dziękujemy ślicznie za odwiedzenie nas i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa, pa!